Witamy Was serdecznie na moim kanale, ja, czyli Magdalena, na kanale Amazonia razem z Lunką i Pipusiem. Lunce, zimno coś. Zimno, dupka, zimna dupka. Zaczynamy weekend. Zaczynamy, ja zaczynam. Jak zaczynam weekend, także po prostu zmyłam wszystko z twarzy, wiążę włosy, żeby mi kompletnie nie przeszkadzały, bo nie lubię, jak mi po prostu coś tutaj lata. I lubię mieć mocno związane włosy, dlatego dzisiaj będę wyglądać jak łysek z pokładu Idy. Ale zaczynam weekend i chcę się czuć swobodnie, prawda? Weekend zaczynam tak, że zakładam słuchawki. Aha, zapomniałam je nawet zdjąć. Zakładam słuchawki, włączam sobie swoją ulubioną muzykę. Robię mieszankę dla moich żarłocznych alokacji. Przeglądam rośliny i totalnie się resetuję po całym tygodniu. Słuchawki na uszach, totalny reset, wszystkie problemy odlatują i zostaje tylko ja, rośliny, Luna i Pibu. Tak? Tak? Prawda? 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 Nie, to już cię kocham. No tak. Pokażę Wam teraz, jak robię mieszankę. Mieszankę? Mieszankę? No mieszankę. Jak dopieszczam moje alokazje, żeby nie gubiły liści. Bo alokazje mają to do siebie, że jeżeli nie mają odpowiedniej pożywki w swoim podłożu hydroponicznym, jak i bigosie lub jakimkolwiek innym, pożerają same siebie. Czyli swoje listki po kolei. Jeżeli mają regularnie wszystkie składniki, mam taką alokazję. Nie, tutaj akurat nie mam przy sobie, ale w gabinecie mam taką alokazję, którą mam od najmniejszego listeczka, takiego malutkiego listeczka z bulwki. I teraz jest w doniczce chyba 20. I od tamtego czasu nie zrzuciła, nie zjadła żadnego liścia. Rozumiecie? Podlewam ją dość często i non-stop z nawozem. Jeżeli, bo ona jest w bigosie, tutaj mam w hydroponice na okazję. Ziemiory mnie zaatakowały. Jeżeli co? Jak zwykle. Co? Pobawimy się dzisiaj w małego chemika, w przypadkowego chemika, czyli mnie. Ja robię sobie, no jak zwykle będę musiała hałasować, ja robię sobie tak, że mam tutaj taki baniaczek 5-litrowy, od razu z miarką, bardzo wygodny. Do tego przefiltrowuję wodę też w takim dużym dzbanku. To jest największy dzbanek z filtrem, jaki znalazłam, dostępnym na internecie. Chyba 2,5 litra na raz można przefiltrować. I tak samo dolewam, bo nie wiem, czy wiecie, jeżeli oglądaliście wszystkie moje filmy, to wiecie, mam bardzo dużą wilgotność w domu, w całym domu, w każdym pomieszczeniu po prostu. I w niektórych pomieszczeniach mam takie urządzenia, które pobierają wilgoć z powietrza i mają takie pojemniczki w sobie, w sensie w tych urządzeniach, i od czasu do czasu trzeba je oczywiście opróżnić. Jest to czysta, najczystsza woda pobrana z powietrza i tak jak powiedziałam, w mojej Amazonii nigdy nic się nie marnuje. Więc no tutaj macie bardzo mało tej wody, bo normalnie to po jednym dniu jest 5 litrów, także spokojnie mogłabym podlewać tę rośliny codziennie. Tak mam recykling w domu. Rośliny oddają tą wilgoć do powietrza, potem pochłaniacz wilgoci pobiera tą wilgoć. Ja ją wlewam razem z nawozem do roślin i cyrkulację wody po prostu u mnie jest. O, Pipu! Znalazłeś sowę?
Znalazłeś sobie twoją? Cyrkulacja wodna w moim domu występuje jak w naturze. Pipu, twoja sowa, gdzie ją znalazłeś? Pipu, sowa? Sowa, sowa, twoja, twoja sowa, twoja sowa. Piemaciowe. No i tak, może zniżę was, żebyście wiedzieli, co ja robię po prostu z tą wodą. Najpierw sobie wleję całość tego pojemnika, żebym wiedziała, ile jeszcze mam wlać tej wody. Dolewam do równych 5 litrów. Jeżeli mi zabraknie tej pożywki, to sobie dorobię. No i teraz tak. Mam taką pipetę, która w ogóle do niczego nie służy, tylko do mojego mieszania. O, włosek pipu. Będziemy... Kurczę! Minuta, jeszcze minuta. Taką mniejszą pipetkę do nawozów. Jeżeli ktoś by miał jakieś, ale myłam przed chwilą podłogę, także wszystko jest czyste. Albo i nie. Najpierw sobie zmierzę pH z ciekawości. Nie lubię tych takich, tych skówek na tych pH-metrach. Znaczy chodzi, o pH-metry, dobrze mówię. Bo na tych ECM-metrach nie ma. Oh, bo te diody są bardzo wrażliwe i muszą być te skówki plastikowe. W sensie silikonowe. No i tak, teraz po filmiku Magdalena będzie otwierać pH-metr. Jezus, no byra. Nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie. No ale spróbujemy razem. Tu mam ściągę, bo dzisiaj robiłam zamówienie na plancie, na plancie nowa, żeby jak najszybciej wpisać roślin. Albo nie, nie powiem wam, jak ja to robię. Bo mi wszystko wykupicie. Patrzymy na pH. Chwilkę musimy poczekać. Aż ta klepsydra nam zniknie. pH mojej wody startowej wynosi 7. Dość dużo. Może filtr muszę zmienić w tym dzbanku. A Pipu będzie pilnował pH metru. I EC, czyli przewodowość pokarmowa. Taka, w takim prostym skrócie. No, wynosi u mnie po prostu 0,2. Czyli to jest naprawdę tak pusta woda, tak czysto przefiltrowana, że nie ma w niej nic. Idealna jako podstawa do hydroponiki, do nawożenia w hydroponice, bo chcemy, żeby z naszej wody roślinki pobierały to, co najlepsze. A, czy ja powiedziałam w ogóle, z czego ja korzystam? Oczywiście nie. Wszystko jest mokre, bo leży w chłodnej piwnicy, w lochach moich, w moich lochach piwniczanych. I używam oczywiście kanny. Oczywiście mogłabym używać czegoś innego, ale używam kanny, bo fajnie mi ta OPC reguluje. Najlepiej ze wszystkich tych nawozów dostępnych na rynku, jak na razie. Chociaż nie mam wysokiego pH. Albo i mam. Więc po prostu. Filmiki tak profesjonalne. Polecam, polecam się. Mam tą AquaVegę, kanny A i B. I nie rozdzielamy tego. Zawsze A dajemy tyle samo, co B. I zawsze A jest pierwsze, a potem B. W
tym przypadku, jeżeli mam 5 litrów, a dzisiaj będziemy robić taką pożywkę dla roślin, taką na full, żeby miało takiego powera, jako prawdziwie dobrze wypoczętym weekendzie. I tak jak mówię, to jest pożywka dla okazji, bo nie robiłabym osobiście takiej pożywki dla roślin. To było morderstwo z premedytacją, ziemniorki. Nie robiłabym takiej pożywki innym roślinkom, bo by chyba by się spaliły. No, raczej korzonki. W zaleceniach jest tutaj 20 ml na 10 litrów wody, czyli 2 ml na 1 litr wody. No i tak sobie zrobimy. Tu mamy 5, 5 razem 20, tu mam też miarkę. Tu. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Spróbujemy to ogarnąć razem. Tu jest miarka. W ten sposób, że naciskam. Ładuje się nam do środka. Może to wyprostuję. O! Idealnie. 20 ml. Jeszcze sobie na płasko sprawdzę. Super. 20 ml. I teraz wlewam to do baniaczka. Mam nadzieję, że nic nie rozleję. Zakręcam od razu, bo bym wylała oczywiście. Mieszam w jedną stronę. Porządnie trzeba wymieszać. Tutaj w hydroponice nie ma przelewek. Roztwór A jest wymieszany. A o składach nie będę Wam opowiadać. Chyba, że chcecie. Kiedyś Wam opowiem. Ale dzisiaj mi się nie chce. Bo tak jak mówiłam, zaczynam weekend. Wyjście mi na słowo, że to jest po prostu mieszanka wybuchowa i świetna dla okazji. Zresztą żyją, także mam na to dowód. I tak samo odmierzyłam sobie tutaj 20 ml, na płasko jest 20. Pipu nam za chwilę zje statyw. Idą mu zęby. 20 poszło. 20 poszło, tak Pipusiu? I od razu do pojemnika rozlać. Tak, Pipuciu? Sprawdzimy teraz pH i EC, tak? A wiecie, wiecie albo nie wiecie, pokażę Wam. Albo nie, najpierw wymieszam. No ja jak zwykle, 15 rzeczy na raz. Najpierw zrobimy jedno, a potem drugie, tak Pipu? Pilnuj mnie tutaj. Będziesz mnie pilnować. Wymieszam. Niech sobie troszkę odstoi. Będzie lepsze. Przeżrą się te wszystkie składniki. Chciałam Wam pokazać, co Pipu ma w swojej tutaj w swoich manatkach. Znaczy, to nie jest jego, to jest moje. Ale ostatnio zauważyłam, że przyniósł sobie taką małą doniczkę. To jest jego zabawka. Nawet nie mam pojęcia, gdzie ją znalazł. Pewnie przyniósł ją z dołu. No to jest jego ulubiona doniczka. Tak? To jest twoja zabawka. Przyniósł sobie do swojego legowiska doniczkę. Tak? To po prostu jest świetne. Co tu zasadzić, nie?
co tu zasadzić? Posadziłbyś coś? Idziesz? Okej. O krótkiej przerwie. Na herbatkę. Mierzymy pH znowu. Po dodaniu już tych dodatków, rzadko kiedy mi zmieniło się pH, więc już więcej tego nie będę robić. W sensie na dziś. Początkowy mieliśmy 7. A teraz mamy pięknie 5 i 5. Idealnie. Uwielbiam te nawozy, bo super mi regulują to pH. Nie muszę już używać żadnych pH plus i pH minus. Bo oczywiście, jeżeli jest pH za wysokie, to musimy je obniżyć. A jeżeli jest za niskie, to musimy je podwyżyć. A ja się dogaduję z tą wodą oczyszczoną i z tymi nawozami najlepiej jak dotąd. Później sobie tą diodę? Chyba tak, nie wiem, przeczyszczę. No, dobra, odłożę to delikatnie, bo to delikatny sprzęt. Teraz EC. No i znowu mnie nos swędzi. Czekaj, jak ja nagrywam, zawsze mnie nos swędzi. Będą złe komentarze, tak? Dzięki. Z góry dziękuję. I teraz EC. Cześć. O kurde. Wcześniej mieliśmy 0,2. To praktycznie bardzo, naprawdę bardzo mało. Teraz mamy 1,9, więc tych dodatków. Ja robię tak, jeżeli chodzi o alokazję, ładuję mi tak nam. Tak do dwóch to jest maks. Niektórzy odradzają to, tą suplementację bardzo wysoką, do dwóch, ale jeżeli chodzi o alokazję, ja jestem za. Normalnie powinniśmy tak utrzymać to EC w granicach 1,4, to tak super, a max 1,6, więcej bym nie szła w inne rośliny, a w alokazję to, tak jak widzicie, nie szkodzi, a wręcz przeciwnie. Dobra, i co my tu im dzisiaj damy? Może pójdziemy w B52. Ale damy tego B52 tylko 3 ml, bo mamy wysokie już to EC, a B52 troszkę nam podwyży. Nieznacznie, ale podwyży. Jezu! Dziemiure! Wyleciały mi ziemiurki z zeszłego unboxingu z roślinami. I się zadomowiły. I mają się świetnie u mnie. Tą malutką pipetką daję do roztworu. Przepłukuję. I tak samo jak i do roztworu z bigosem. Nawozu z bigosem. Też nie wymieniam tej pipetki na nic nowszego, tylko przepłukuję. Zakręcam. Aha, czy ja w ogóle pokazałam? Boże, ten odcinek... Dajcie mi dzisiaj... dajcie dzisiaj na luz, bo zaczynam weekend. A chciałam to zrobić, żeby wam pokazać po prostu. Chciałam wam pokazać, co robię naturalnie, nie sztucznie. Więc tak jak powiedziałam, zaczynam weekend i jest dzisiaj luz. Luz, bluz.
dodatki mam z Advanced Nutrients. Tutaj mamy B52. Bardzo fajny produkt. Co on ma dokładnie w sobie? Witaminę B1, witaminę B2, witaminę B3, witaminę B5, witaminę B6. B2O5, K2O2. O, nie no, bogaty jest ten skład, ale nie, o składach nie będę rozmawiać, bo to po prostu od tego są inni ludzie. Ja jestem od zabawy. Ja się bawię. Ja się bawię z roślinami, żyję z roślinami. Od nauki są naukowcy. Dobrze? Damy też Sensizim. Bo dawno nie dawałam. On nie wzmocni nam tego nawozu, a oczyści Sensizim. Oczyści nasze roślinki ze zgniłków. W takim sensie, że ta celuloza i ksylanoza rozpuści nam zgniłki, przetwarzając w pokarm dla rośliny. Trzeba po prostu wymieszać to tak samo. Tamtego nie wymieszałam, świetnie. Ale to i tam, i tak... Tam i tak było na samym dnie, także muszę go dokupić. Lubię te mniejsze buteleczki, ale chyba powinnam pójść w te większe. Tutaj tego Sensizimu na 5 litrów dam 5 ml. Jeżeli kupujemy te dodatki, opłacają się te większe buteleczki. Cenowo. Dużo wychodzi. Drogo. Ale opłacają się. Ja za to nie lubię tych dużych buteleczek, bo one strasznie szybko się brudzą. Te małe i te duże. I po prostu... Jak skończy mi się mało, to ją wyrzucam. Dostaję nowszą, czyściutką. No wiem, że mogłabym to wszystko przytłukiwać, przemywać cały czas. Ale przy takiej ilości, tak jak mówię, co i powtarzam to już chyba, nie wiem, po raz enty, przy takiej ilości roślin nie ma czasu na pedantyzm. Lubię mieć wszystko czyściutkie i poukładane, ale musiałabym mieć do tego człowieka dodatkowego. Jejku, i proza... No to ładnie. Porozlewałam. Sensizim. I co my tu damy? To, aha, okej. Okay. I bardzo lubię ten Carboload. To jest czysta glukoza. Teraz roślinki bardzo mało mają światła, bo przyszła ta jesień wredna. Ciemna i podładujemy je glukozą z moim świniaczkiem. Tu jest glukoza 12% i ksyloza 8%. I na 5 litrów dam też 5 ml. I praktycznie robię tą mieszankę raz na 2 tygodnie. I z tego co widzę po spotkach, już praktycznie wszędzie już wyschło. I to im wystarcza. To co dwutygodniowe doważanie. I zawsze robię... Aha. I zawsze robię coś innego, inną mieszankę. Dzisiaj dodałam więcej tego nawozu, bo jeżeli chce się pobawić tymi dodatkami, to wtedy dodaję mniej nawozu.
Ja tak zawsze robiłam, ale dzisiaj chciałam poszaleć, no i poszalałam. Dałam tego nawozu tyle, ile jest napisane na opakowaniu, czyli 2 ml na 1 litr, a zazwyczaj daję 1 ml na 1 litr. Sensizim dałam, świniaka dałam, B52 dałam. A i od czasu do czasu spryskuję, to jest tylko do listnie, daję im Sensical Max Extra, ale to tylko i wyłącznie do listnie. Bo jeżeli dodalibyśmy ten produkt do naszego nawozu, roślinki, ten produkt z tego co wiem, z forum i od innych pasjonatów roślin, że przy dodaniu tego dodatku do naszego nawozu nie pobierają roślinki potasu, a to jest bardzo złe. Więc to idzie do listnie. Jeżeli chcemy wprowadzić ten dodatek, czyli Sensical Max Extra z Advanced Nutrients do naszej pożywki, to zrobiłabym to tak, że od czasu do czasu zrobiłabym pożywkę tylko i wyłącznie z tego, bez nawozu. Sama woda i ten dodatek. Ale to tak praktycznie raz na, nie wiem, raz na trzy razy, bo nie ma co. Jeżeli wszystko jest w porządku, to nie ma co przesadzać. Przemieszamy sobie to jeszcze to wszystko. Pipu, czy ty wziąłeś gdzieś moją pipetę? Dzięki. Przemieszamy sobie tą mikroskopijną. Przemieszane. I teraz jeszcze sprawdzimy sobie EC, czy mnie nie porazi i moich roślin. Nie. Wszystko w porządku. Wzrosło tylko o 0,2. Także roślinka dostanie jakieś gratisy. W sensie tych dodatków. A nie będzie przesilony ten nawóz nasz. Przed docelowym podlaniem roślinki zawsze przemywam spotki. Pokażę wam to na przykładzie tej roślinki. Tutaj co to mamy? Regal Shield. Ej, dawno cię nie widziałam, w sensie, takie, że mi się tam skryłeś w tych wielkoludach, już trzeci listek puściłeś? Ale ładny. Ale ładny. Co ja mówię? Zaczęłam rozmawiać z moimi roślinami. Korzonki idą od spodu. Trzeba ci przesadzić chyba już do czegoś większego. Popatrzcie, jaki kutek tutaj wychodzi. Trzeba przemyć te... No ja mam tutaj te podstawki, a wy macie doniczki pewnie. Ja działam na podstawkach. Bo jak miałam doniczki, to przelewałam to wszystko. I gniło mi. No, ja tak mam. Podstawki mnie ratują, bo jeżeli wleję za dużo, to się wyleje po prostu. Gdziekolwiek. Ale nie w moją roślinkę. I będzie cała i zdrowa. Świr. No brudna jest. Co wam będzie? Będę brud pokazywać? Teraz wezmę sobie tackę. Odstawię te wszystkie alokazje na tackę. Oprzemywam te wszystkie spotki. I będziemy podlewać razem. Nie znalazłam tacki wolnej, więc posłuży nam mata chłonna, na którą się załatwia pipuś.
Bo jeszcze nie umiem w łaciku. Odstawiam te wszystkie alokacje. Od razu zrobimy sobie przegląd, czy tam nie ma jakichś lokatorów. Ale plaś. Fu. To jest to. Przyszła jesień, pleśń. Wychodzi. Popatrzcie. Przysało mi się. Co ty? Kim ty jesteś? Skąd ja cię mam? Venti? O, taka duża jest. Ludzie. Matko. Ja tą Venti mam od takiej malutkiej bulwki, ale ty urosłaś. Dziewczyno, bój się Boga. Wiem. Idę pobawić się w gosposie. Hej. Mniej więcej. Więcej umyte niż nieumyte. Przepraszam, padło mi coś. Jeszcze oczywiście trzeba posprzątać. Jak na sobotę przystało. Jak na sobotę polską, po prostu ta polska mentalność. Sobota. To trzeba posprzątać dom. Bo w inne dni nie można, nie? Także... Jest. Przewrócić to już? Nie lubię tych tektur. W ogóle nie lubię tych regałów, ale to nic. One są tylko na chwilę, nie? Prawda? Ja wiem, wy też ich nie lubicie. Przecieram sobie jeszcze do sucha te wszystkie moje spotki. I doniczki też od spodu, bo też były brudne. Przecieram. Wchodzę też tutaj między tam różne szczelinki. To chyba miałaś najmniejszą. Najmniejszą chyba miałaś tą podstawkę, nie? Venti. Kurczę, ale... Ale ty mnie dzisiaj zaskoczyłaś. Ała. Kurczę. Kręga w sumie boli. Zobaczymy, co tam u ciebie słychać. Wszystko okej. Jeszcze leciutko przetrę skórzu. Ale nawet nie ma co, tylko tak delikatnie. Dobra. Nigdy nie pamiętam, jaki był układ wcześniejszy, więc co tydzień stoją inaczej. Widzieliście ziemiorkę przed chwilą? Bo ja tak. Dziadostwo. Nie mogę się tego pozbyć, bo nie wiem. I olejki, i spryskiwanie, i lepy. I to dziadostwo nadal ze mną jest. Żeby nie było, jedną stroną ta szmatka jest duża. Uprzedzam po prostu takie dziwne komentarze, które się pokazują.
o nieczystościach. Jedną stroną szmatki, końcówką, wycieram brudniejszą stroną, brudniejsze strony doniczek, a tą stroną czystszą przecieram czystce podstawki. Głupie się tłumaczy, nie? Ale to nic. Może uprzedzę hejterów. O! A tu nam princeska Pink Dragon odrzuca listka. Czyli spóźniłam się z pożywką. Widzicie? Regularność nawożenia alokacji też tutaj gra bardzo dużą rolę. Może my zaczniemy tutaj to układanie od tych dużych. Lauterbachiana. Tata jakaś dziwna mi się wydaje ostatnio. No i nie ma nic. Nie wiem, czy nie lubi po prostu jesieni, czy co. No. Tata ma brudne te spody. Najlepiej byłoby wyczyścić wszystko pod prysznicem. I od czasu tak też robię. Przepłukuję cały ten gruz pod prysznicem, pod bieżącą wodą, taką letnią. I wtedy przez tydzień nie nawożę, żeby ten gruz przesechł dobrze. Bo pod tą wodą tak pożornie nasiąknie. I znowu będzie problem, blem z gniciem. Dobra, stój tu. O! Regał. Ten większy regal shield się tutaj nam wepchał troszkę. No to dobra, to dawaj pod to światło, jak ci tu dobrze. No, te liście. Zaniczka stoi tu, a te liście po prostu wchodzą pod to światło. Te większe doniczki mają już takie podstawki, że te większe doniczki już są za ciężkie, więc nie będę ich przestawiać. Doleję do nich tylko pożywki. Co tu stało? Teraz mam za mało podstawek. Gdzieś mi podstawki znikły. Tutaj stało, pamiętam. Tutaj stała zebrinka. Tą mam Prince Dragon. Prince Dragon. Pink Dragon. Prince Dragon. Stworzyłam nową alokację. Prince Dragon. Postawię z przodu. Wcześniej ona z tyłu stała. Alokacja Prince Dragon. Zebrinę wyczyścimy od spodu. Ta też miała brudną. To są wszystko pozostałości z nawozu. To nie to, że coś tam do nich wpada, czy gruz jest brudny, tylko nawóz ma składniki, które reagują, które parują. Troszkę cię zwężę. Okej. I która teraz? O! I to, co wam mówiłam. Spadł mi ten kamyczek. I już mam porysowany parkiet. Jeżeli dopiero co się urządzacie i jesteście roślinomaniakami, zapomnijcie o parkiecie.
To będzie dla was męka i katorga. Co to jest? Kukulata? Kukulata. To też ma się świetnie. Rzadko kiedy zaglądam do alokazji. Raz na dwa tygodnie. Najczęściej siedzę w filodendronkach, bo one chyba jakoś bardziej potrzebują tej mojej uwagi. Okej. To ciebie postawimy teraz na przodzie. W ten sposób. Na przodzie? Z przodu. Nie wiem, jak się mówi. Nie, to powinniśmy mieć mniejszą podstawkę. To jest brudna część. Tak. O, cześć, piękna. Ale to masz liściochy już. Szaleństwo. Patrzcie na tego liścia. Piękny już, taki duży. Stingray. Też mu się nic nie dzieje. O, i listek. Odrzuca listek. Stingray i pink. Znowu ten pink. A nie, pink dragon, dobrze. Nie. Pink Dragon odrzuca nam listki. Bo miała już strasznie sucho. Nie zauważyłam. Po prostu ta pożywka to już wyparowała i zostało tylko sam brudek. O, mam korzonka. Tak, jeszcze połam roślinę. O, ale tu przerosłaś pięknie. Kobieto, nie szalej. Spokojnie, przyszła jesień. Trzeba się uspokoić. Już nie rośniemy tak szybko. Ble. Te bambusowe, to nie było dobry pomysł. Muszę to zabezpieczyć przed wilgocią. Jejku, połamie to za chwilę. A jakbym tak zostawiła? Nie będzie. U mnie to, nie wiem czy u was, ale u mnie ta stingray jakoś nie stoi za bardzo. Muszę ją z podporą trzymać. O, będziesz teraz tutaj na pierwszym planie, moja droga. Zawsze się tam chowałaś w kącie, a teraz? No, ładne listki puściłaś. Dobra, jeszcze tutaj dogram. To jest ta Watsoniana. Jaka Watsoniana? Co ja mówię? Williams. Alokazja Williams z zagajnika. Strasznie odchorowuje tą podróż. Jeszcze się nie podniosła. Nie odrzuca żadnego listka. Nie odrzuca żadnego listka. Najstarszy jest ten. Nie odrzuca żadnego listka, ale też... Ale też nic dobrego nie robi. Dla siebie. Dałam ją tutaj pod lampę, ale... Ale dalej nic. Przemyjemy tutaj jeszcze. Jak już mam tą szmatkę mokrą, w sensie tą serwetkę. To jest od czego? To jest od Yucatan Princess, ale nie dam jej tutaj teraz, bo nam zasłoni cały kadr. Większe alokazje, które są poza regałem,
Już podleję sama. Dobra. I teraz co? To po... jako podstawka będzie dla nas. Idę po ten baniak. Idę po naszą pożywkę. Pożywko, odżywkę. Wlewam sobie do mniejszej konewki. Bo jakbym wlewała przez ten baniaczek, to bym wszystko wylała. Oh. Za chwilę idę się wykąpać i zdjąć wszystkie ciuchy, bo mi wszystko spędzi. I sposób mój taki jest taki, że nie przelewam roślinki, tylko leję do spodka. Te kamyczki podsiąkają tym nawozem ile chcą do góry i roślinka pobiera to co najlepsze. Wszędzie, tak jak mówiłam już kiedyś, może nie oglądałeś tego filmiku, zostawiam taki mini margines, jak najmniejszy. I to jest mój sposób na pożywkę dla alokazji. A do doniczki, jeżeli mamy tą doniczkę rechuzem, to tam już jest ten miernik. I tak samo w osąkach do hydroponiki dedykowanych też jest miernik. Ja ich nie używam. Moim miernikiem jest podstawka. No, macie teraz po prostu raj. Wyczyszczone. Donawożone. I teraz mi tylko rosnąć pięknie. I poprosiłabym o nowe listki, ok? Możemy się tak mówić. Byście jeszcze tak przed zimą puściły nowe listki. Fajnie by było. I widzicie? To 5 litrów wcale nie jest dużo. Bo ile mam tutaj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doniczek. A już poszło mi połowa. Okej. No mamy to. I co teraz? Zaczynamy weekend. Do następnego!